Dzień dobry wszystkim, Waldek, kanał Fotomix. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek dotyczący edycji zdjęć. Od pewnego czasu jesteśmy zalewani sztuczną inteligencją. Na każdym kanale jest, co Photoshop potrafi zrobić i jak to cudownie robi. U mnie też pojawi się tutaj link, który do filmu, który nagrałem właśnie w tym temacie, taki początkowy film. Jak powiedziałem, jesteśmy z każdej strony obstrzeliwani, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, o AI. Dlatego dzisiaj chciałbym pokazać Wam coś, o czym wszyscy zapomnieli przez te całe sztuczne inteligencje, a mianowicie wraz z udostępnieniem wersji beta, która tak cudownie się u wszystkich przyjęła, ponieważ wycina i wstawia to, co chcemy. Właściwie nie to, co chcemy, to, co ona chce. A zapomnieliśmy o aktualizacji samego Photoshopa, który pracuje stabilnie w odróżnieniu do wersji beta. Także dzisiaj przedstawię Wam te wszystkie nowości, które zostały wprowadzone w Photoshopie i jednocześnie, które przyćmiła ta cała AI. Przejdźmy teraz do samego programu i pokażę Wam kilka nowych rzeczy, które zostały wprowadzone teraz ostatnio. Może nie ostatnio, bo już jakiś czas temu, chyba z miesiąc, w naszym Photoshopie. Oczywiście, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam Cię do wciśnięcia subskrypcji, dzwoneczka, aby być powiadamianym o wszystkich moich filmach. Naprawdę jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwinięcie mojego kanału. Dlatego zachęcam na kliknięcie, nic to nie kosztuje, po prostu wciśnięcie subskrypcji i oglądanie oczywiście moich filmów. Teraz nie będę przedłużał, wskakujemy do Photoshopa i już pokazuję jak, właściwie jak, co nowego nam Adobe udostępniło w finalnej wersji Photoshop. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Na samym początku, jeżeli tylko włączymy naszego Photoshopa, to pokażę Wam się taki pasek zadania kontekstowego. Tutaj na dole zdjęcia jest on widoczny. Jeżeli w jakiś dziwny sposób nie macie tego paska widocznego, to można przejść do menu okno i mamy zafajkowany pasek zadania kontekstowego. Jeżeli będzie taka fajeczka, znaczy, że go widzimy. Jeżeli nie ma, to trzeba to kliknąć i będziemy ten paseczek już mieli cały czas. Naprawdę rewelacyjna sprawa, jeżeli chodzi o obsługę samego Photoshopa. Zresztą za chwilkę zobaczycie, jak z tego korzystać. Oczywiście możemy go sobie przesuwać w różne miejsca, także jest to dosyć przyjemne w użytkowaniu. I mamy tutaj wybierz obiekt, czyli zaznaczamy z tego, co tutaj widzicie. Możemy zaznaczać obiekt, czyli to, co mieliśmy wcześniej, ta nasza namiastka tej sztucznej inteligencji. Kiedy wybierzesz dodatkowy jakieś narzędzie do zaznaczania i mamy zaznacz temat u góry. Więc jest to ten sam przycisk, tylko nie musimy wybierać żadnego narzędzia, po prostu ciach tutaj zrobimy, wybierz temat i program sam, jak widzicie, stworzył nam zaznaczenie głównego elementu na zdjęciu. Automatycznie, zobaczcie, zmieniła się pozycja tego paska. A co za tym idzie, zmieniła się tak, że w ogóle nam nie przeszkadza. Nie została wstawiona gdzieś na środku, czy w jakimś miejscu, które jest kolidujące z dalszą edycją tego zaznaczenia. Pięknie nam się pokazało na górze. I oczywiście na samym pasku mamy rzeczy, które możemy swobodnie wykorzystać przy dalszej edycji tego zaznaczenia. Czyli mamy tutaj, jeżeli klikniemy
Wybierz obramowanie, wygładź zaznaczenie, rozszerz zaznaczenie, zwęź zaznaczenie, wtop zaznaczenie i zaznacz i maskuj. Mamy te opcje, które możemy dodatkowo wybrać. Dalej, ja to kliknę. Dalej mamy odwróć zaznaczenie, czyli jeżeli klikniemy, to jak widzicie od razu paseczek poszedł w górę i zaznaczyło nam tło, odznaczając właściwie element, który na początku był jako główny. Przejdziemy do tego i tutaj mamy jeszcze trzecią opcję, przekształt zaznaczenie. Jak to klikniemy, widzicie, znowu paseczek nam się zmienił i przeszedł na dół. Tutaj możemy po prostu złapać, zwiększyć, zmniejszyć to nasze zaznaczenie, jak sobie dowolnie chcemy. Następnie mamy utwórz nową maskę zaznaczenia i utwórz nową warstwę dopasowania i mamy wypełnić zaznaczenie, czyli jeżeli to klikniemy, to zauważycie, że mamy wypełnianie z uwzględnieniem zawartości, kolor, wzorek, czyli to jakbyśmy przeszli do edycji. Dobrze mówię? A źle mówię. Nie. Dobrze mówię. Do edycji i mamy wypełnij, pomerdało mi się z wersją angielską. Jest wypełnij, obrysuj i wypełnij z uwzględnieniem zawartości. Także jak widzicie, ten pasek kumuluje nam bardzo wiele różnych narzędzi, które byśmy musieli latać po menu, po narzędziach i włączać, a tu mamy to wszystko ładnie zrobione. Oczywiście na końcu jest odznacz i przechodzimy do standardowego wyglądu paska i standardowego odznaczenia wszystkich elementów, które wcześniej mieliśmy zaznaczone. Druga opcja to jest usuń tło, czyli klikając on sobie określa nam ten główny obiekt i usunie nam tło, jak widzicie, z naszego zdjęcia. Zrobimy Ctrl Z i tu jak było wcześniej jest opcja przekształć obraz oraz utwórz nową warstwę dopasowania, czyli jak klikniemy, od razu tutaj przechodzi nam następna rzecz, którą będę Wam pokazywał i przechodzi nam do warstw dopasowania, czyli możemy sobie wybrać krzywe, gradienty lub inne rzeczy. Na samym końcu są właściwości, czyli po prostu panel właściwości, tak jak tu widzicie, nawet mamy podpowiadaczkę, która nam to wszystko ustawia i podpowiada, co mamy kliknąć. Tutaj mamy jeszcze trzy kropeczki, o których nie wspominałem. I tu możemy ukryć pasek, wyzerować położenie lub przypiąć pozycję paska. Czyli możemy go sobie jeszcze w dowolny sposób edytować. No i jak już pokazałem tutaj ustawienia, to drugą rzeczą, nowością, która weszła, to są właśnie ustawienia predefiniowane. I będziecie je w standardzie widzieli tak jak teraz, trzeba kliknąć więcej i pojawiają się takie tematyczne ustawienia, podobne do tego, co mamy w Lightroomie, a może tutaj, żeby fajniej było, to ciachnę na tym zdjęciu i jak najedziemy, tak samo zmienia się nasz obraz na podglądzie głównym, na naszym zdjęciu edycyjnym. I jak widzicie, możemy wybrać różne wariacje naszego zdjęcia względem właśnie tutaj tych elementów, które chcemy, żeby z automatu nam się zrobiły, na przykład o jakiś wyrazisty. I co jeszcze jest fajnego, jeżeli klikniemy, zobaczcie, tworzy nam się grupa i co było zmienione w takim elemencie, czyli jeżeli, jak widzicie, mamy wyrazisty kolor, to została zwiększona tylko jaskrawość. Oczywiście możemy dwa razy kliknąć i widzimy, w jakim stopniu, jakie suwaki zostały tutaj użyte. Możemy to sobie dowolnie edytować, plus jeszcze możemy zmieniać rodzaj warstwy, właściwie warstwy tej grupy głównej, w której ta warstwa się znajduje, bo o ile tutaj ten wyrazisty kolor był tylko z jedną warstwą. Nie wiem, czy mi się uda. O, tutaj jest jasność, kontrast. O, tu może będzie więcej. A, też nie, bo jest tylko krzywa, któraś miała więcej warstw. Także można było sobie podejrzeć.
O, tutaj na przykład mamy. Mamy jasność i mamy filtr fotograficzny i dokładnie wiemy, co zostało zrobione. Jeżeli klikniemy dwa razy, widzimy, jaki filtr został użyty, z jaką mocą. I tak samo, jeżeli chodzi o jasność, kontrast, co zostało zwiększone, co zostało zmniejszone, możemy zmienić te ustawienia. Tak samo moc tego filtru, żeby nie było aż tak niebieskie, tylko lekko zaniebieściło. I jak widzicie, niesamowicie kreatywne narzędzie, które w prosty i łatwy sposób pozwala na edycję, szybką edycję zdjęć. To jest druga nowość. Trzecia, która została wstawiona, to jest nowe narzędzie wymazywania, czyli usuwanie. Jest to taki plasterek z gwiazdkami, taka ikonka. I jest to pierwsza taka wersja tej naszej sztucznej inteligencji z wymazywaniem, tylko tutaj musimy użyć pędzla, jak widzicie, od razu nam się pojawił. Wcześniejsze filmy z wersji beta Photoshopa właśnie dotyczyły tego narzędzia, bo zobaczcie, tutaj sobie ten jeden element tylko zaznaczę i zostanie on bardzo ładnie usunięty. Czyli jest to początek tego, co dostaliśmy w naszej wersji beta już w tej chwili. I jak tu coś nie wychodzi, to możemy tak przejechać i on ładnie nam wypełni jeszcze, no tu niezbyt ładnie to zrobił, ale o, i te miejsca zniweluje, a co trzeba, właśnie to poprawi i ustawi to dosyć dobrze. A możemy przejechać tutaj przez ten drut. O, coś się kliknęło na myszy, nie tak? Ale, o, i jakoś nam to ustawiło, troszeczkę spaskudziło pieska, ale można to w łatwy sposób poprawić. Także wcześniejsze narzędzie, które było w wersji beta i było też tak opiewane, że tak ładnie niweluje wszelkie niedoskonałości na zdjęciu, to już mamy w wersji finalnej Photoshopa. Jak widzicie, to działa bardzo dobrze. Nawet, co wam pokażę, o, tutaj mamy ten drut taki przy obroży i chcemy tylko ten drut wymazać, pyk. Teraz sobie przelicza, właściwie jest wysyłany obraz w chmurę i zobaczcie, zostawił ten drut, tylko ten miedziany drucik został usunięty. Także naprawdę jest to narzędzie rewelacyjne. I ostatnią nowością, która jest, o, tutaj sobie pokażemy, która została wprowadzona, to są gradienty. No, czekałem na to bardzo długo, ale jest. Jeżeli weźmiemy gradient i przejedziemy ciach i już widzicie nowum. Widzimy gradient na zdjęciu. Wcześniej, jeżeli kliknę sobie dwukrotnie, o, tutaj widzieliśmy tylko to. Nie było wizualizacji, jak nasz gradient będzie wyglądał finalnie. A w tej chwili możemy sobie teraz zmienić rodzaj warstwy. Dajmy na to na ekran i na żywo widzimy, jak nasz gradient się zachowuje na obrazie. Mamy, tak jak wcześniej, dwa rodzaje punktów. Jeszcze zrobię może to na razie normalne. I tak, tutaj ten czworokąt zmienia zakresy kolorów, czyli jeśli tu mamy czerwony, to możemy go poszerzyć lub zmniejszyć ten zakres. Tak samo ten niebieski, tak samo z każdym tym suwakiem górnym. Jeżeli natomiast klikniemy na ten znacznik okrągły, on się powiększa i dwa razy klikając otwiera nam się paleta z próbkowaniem kolorów i możemy wybrać inny kolor. Automatycznie już widzimy, jak on będzie wyglądał i jaki zakres będzie miał na naszym zdjęciu. Tak samo tutaj na przykład zielony możemy sobie, nie wiem, niebieski ciachnąć, o, i mamy coś takiego. Naprawdę fajna rzecz, która, tak jak powiedziałem, może być stosowana na żywo. Jak widzicie, wszystko dzieje się
W czasie rzeczywistym dodajemy mocy i teraz możemy przesunąć jeszcze. O, i wszystko mamy pięknie, całą edycję związaną z gradientami widzimy, nie musimy sobie tego wyobrażać ani jakoś inaczej kombinować. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale, dlatego troszeczkę z dosyć mocnym poślizgiem pokazuję te wszystkie nowości, które wprowadziło Adobe w nowym Photoshopie. Zachęcam do ich używania, bo naprawdę to, co tutaj pokazali, to jest bardzo fajna rzecz. Napiszcie, czy spodobały Wam się te rzeczy, zwłaszcza ten pasek. To pasek dla mnie jest rewelacyjny, tak samo jak gradient. Te ustawienia predefiniowane, no mówię, to mamy w Lightroomie. Tutaj też to się sprawdzi bardzo dobrze, skoro już idziemy w tą taką sztuczną inteligencję, która robi wszystko za nas, to właściwie włączymy Photoshopa, zmienimy kolorek, wytniemy wszystko, wstawimy coś nowego i będzie działało. Także no, zaczyna to się takie dosyć łatwe robić. Będę próbował się przestawiać, dlatego następne filmy, które będą dotyczyły też oczywiście tej sztucznej inteligencji, chociaż jeszcze jest ona w wersji beta, ale jak widzicie po narzędziu usuwania schodzi to bardzo dobrze do wersji tych finalnych, dlatego pewnie następna wersja, następny upgrade Photoshopa już będzie miał wbudowane te narzędzie usuwania, dodawania tych elementów. Cały cykl chyba, myślę, poświęcę na ten temat. Mam nadzieję, że spodoba to się Wam, bo naprawdę są rzeczy, których trzeba jak na razie w tej wersji beta troszeczkę przestrzegać i które na pewno pozwolą Wam dosyć szybciej i lepiej edytować zdjęcia właśnie dzięki tym metodom automatyzacji. Dlatego zachęcam do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być powiadamianym i oczywiście subskrypcji, żeby nie przegapić tej serii, można powiedzieć, filmów z sztuczną inteligencją. Nie przedłużając, dziękuję niezmiernie za to, że dotrwaliście do końca i pozdrawiam. Do następnego poniedziałku. Cześć.